Hej słoneczka, cześć, witajcie na moim kanale, ja jestem Sylwia, a wy dzisiaj trafiliście na odcinek specjalny, ponieważ otwieramy Low Surprise Biggie Pets, czyli największego i najsłodszego zwierzaka od laleczek Low Surprise. Dzisiaj padło na to, że otwieramy, słuchajcie, wielkiego, słodziutkiego chomika. Prosiliście mnie o otwarcie właśnie tego wielkiego zestawu w komentarzach. Ale zanim zajrzymy do środka i obejrzymy świat przez różowe okulary, to kochani, zostawcie kciuki do góry, musi być mnóstwo łapek, aby takich odcinków było na moim kanale jeszcze więcej. Subskrybujcie, no i oczywiście zostawcie komentarz na dole, czy Wam się spodoba ten odcinek, a ja zabieram się za otwieranie. Z tego co wiem, to na samym początku musimy dostać się tutaj do tyłu. Widzicie, mamy tutaj taką specjalną strzałeczkę. Wow! I musimy się dostać do środka. Ja Cię kręcę, jak to jest mocno, słuchajcie, zamknięte. Chyba jednak się nie dostanę do środka. No nie, no musimy to zrobić. O, wiecie co, ja to zrobię nożyczkami. O, tak zrobię, w ten sposób. How many pets babies? Two or three? Słuchajcie, w środku będą takie malutkie jeszcze petsy z Low Surprise. Wow, co my tutaj mamy? Całą garść, słuchajcie, niespodzianek. Zaczyna się już nieźle. Baby Reveal to jest taki dokumencik naszego zwierzaka. Jego zostawimy sobie na samym końcu. Tutaj chyba mamy jakąś obrożę dla naszego zwierzaka, śliczną, w złotym kolorze, z takimi czarnymi ćwiekami i z czarnym serduszkiem. To możemy zapiąć i w tym właśnie będzie chodzić, zobaczcie, nasz chomiczek. Dalej. Wow, jeszcze coś złotego. O, ale piękne. To jest, wiecie co, ozdoba na szyję na pewno. Wow! I to jeszcze z S-ką taką. To jest chyba znak dolara, ale sy również jak Sylwia. I to na pewno wiecie, że ja mam właśnie tak na imię. I chyba ostatnia niespodzianka. Okulary! Wow! Ale słuchajcie, jakie eleganckie. Czarne, z różowymi szybkami. Przez nie możemy oglądać świat w różowym kolorze, widzicie? Wszystko jest tutaj różowiutkie. No i mamy tutaj jeszcze takie złote elementy. No, podoba mi się bardzo póki co. Teraz zobaczmy, tutaj mamy jeszcze ulotkę. Ogromną, chyba we wszystkich językach świata. Tajną wiadomość, którą możemy odczytać właśnie przy pomocy naszych okularów. O, tutaj mamy kotka i jakiegoś chomika. Kotek plus chomik, plus znak zapytania. I ogromną ulotkę, na której mamy tajną wiadomość do odszyfrowania. No i pokazane wszystkie ogromne Biggie Petsy, jakie możemy zebrać w tej serii. Przejdźmy do najlepszej części tego odcinka, czyli wyciągnijmy tę ogromną kulę. No i mamy to, kochani, chyba największą niespodziankę Low Surprise, jaką kiedykolwiek trzymałam w rękach, no i jaką kiedykolwiek otwierałam. Kula jest jeszcze zabezpieczona plastikiem. Mogę już teraz spokojnie to otworzyć. Wow, zobaczcie! Ale słodziak! Nie wiem, czy wiecie, ale ja ani razu nie trafiłam na żadnego chomika w Low Surprise Petsach. Ale piękne! I dodatkowo tutaj mamy jeszcze takie szelki, taki pasek. Dzięki temu będziemy mogli zrobić sobie z tego petsa, z tego chomika, plecak. Bo z tego co wiem, to ten pets to jest skarbonka. Ale piękne, słuchajcie, przyjrzyjcie się tylko z bliska temu chomiczkowi. Jest taki gruby bardzo, okrąglutki, ogromny. Fajne trampki ma ubrane na nóżkach. Zobaczcie tutaj czerwone z białą podeszwą.
I jest bardzo, bardzo ciężki ten chomik, ponieważ w środku mamy jeszcze, słuchajcie, mnóstwo niespodzianek. Ja je zaraz tutaj może wyrzucę. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma. Słuchajcie, jeszcze są jakieś pudełka. Jest, no wyskakujcie. Dziewiąta niespodzianka chyba, bo już się pogubiłam w tym liczeniu. Dziesiąta, jedenasta i jeszcze jedno pudełko. Pudełko numer 12. Chomik w środku jest pusty, możemy go teraz zamknąć. Zostanie tutaj razem ze mną na blacie. Wygląda przesłodko. O rany, po prostu jestem w nim zakochana. No i zaczynamy teraz wielkie otwieranie wszystkich saszetek po kolei. Pierwsza saszetka. Ale ogromna złota kostka. I to na takiej zawieszce. Zobaczcie, jakby to był taki bryloczek. Jakbyśmy mogli to do czegoś doczepić, na przykład do naszego chomika, do naszej obroży. No, muszę to tutaj włożyć w tę dziurkę. Ale pięknie to wygląda, zobaczcie. Cała złota kostka, troszeczkę bardziej to pasuje do kotka, czy też do pieska. No, ale bez problemu możemy sobie na przykład doczepić to do tego serduszka. To jest niespodzianka numer jeden. Dalej, taka mniejsza. O, a tutaj co mamy? O, kolejną obrożę, tylko że taką malutką dla takiego normalnego peca, którego możemy wyciągnąć z kuli losu Price. Następnie również coś małego. O, tutaj mamy łopatkę do kuwety. Również na pewno dobrze to znacie. Dalej. Jakieś ubranko. Zgadza się, to jest ubranko dla zwierzaka. Całe czerwone z takimi białymi paseczkami. Kolejna łopatka do kuwety w kształcie kotka. O, okulary, ale jakie ładne, zobaczcie, z czarnymi szkiełkami, z czerwoną tutaj obudową na te szkiełka. Co tutaj jeszcze mamy za gadżety? O, tu jest coś ciekawego, chyba kolejna zawieszka, ale piękne, zobaczcie. Ja to bym sobie takie zawieszki przyczepiła do plecaka albo do piórnika. Tutaj mamy Low Surprise przyjaciółki, Low Surprise, które idą na imprezę. Tu jest narysowane jedzenie, a tutaj książki. No proszę, tutaj możemy sobie wylosować, co możemy robić na przykład w wolnych chwilach. Do tego mamy taką zawieszkę. Kolejne okulary, takie w kocim stylu, wyciągnięte tutaj ku górze. I ostatnia rzecz, to również jakaś zawieszka. O, zobaczcie, tylko że w takim kształcie, do tego mamy taki czerwony haczyk. No to słuchajcie, to jest cała garść niespodzianek, które chowały się w środku chomika. Różne gadżety, różne dodatki. No ale najważniejszą rzeczą chyba dla mnie jest to tutaj, ponieważ ja wiem, że tutaj w środku, w tych takich koszyczkach, widzicie, jakby dla zwierzaka taki koszyczek, powinny się kryć małe pepsy schowane w tym piasku kinetycznym, dlatego mamy dołączone te łopatki. Musimy teraz wyciągnąć ze środka małego zwierzaka. O, już tutaj kogoś widzę! O, ale tego piachu jest tutaj, słuchajcie, dużo. Ja bym to najlepiej całe wszystko wyciągnęła. O, w ten sposób. Kto to taki? Chomik! Chomik, słuchajcie, kolejny chomik! Ale piękne! Tylko, że jest cały czarny. I do tego ma różowe włosy. Będę musiała przejrzeć wszystkie moje laleczki, czy też czasem nie mam żadnej laleczki właśnie do tego kompletu. Ja, widzicie to? Tutaj z tyłu ma narysowane skrzydła.
Czyżby to był jakiś latający chomik albo jakiś chomik wampir? On chyba zmienia kolor. Zobaczcie, przed chwilą był czarny, a teraz, nie wiem czy pod wpływem ciepła, bo tutaj mam takie mocno grzejące lampy, zobaczcie, gdy go potrę, to chomik zmienia się na kolor różowy. Dosłownie magia. Jeszcze trochę go potrę, albo odstawię go na bok. Odłożę tutaj ten piasek. I zabiorę się, słuchajcie, za kolejne pudełko, tylko że tym razem białe. Jak myślicie, czy tutaj w środku również będzie chomik? Nie mam pojęcia. Tutaj już nie ma różowego piasku, jest z kolei taki zielonkawy. I ja to wyrzucę, uwaga. Widzę już tutaj, to chyba będzie kotek! Takie uszy odstające. O rany, to jest w ogóle malutki kotek, ponieważ te petsy to są jeszcze takie dzidziusie petsy. O rany, malutki słodziak. Jakieś liczne włosy ma, też jakieś takie ciemne, czy one też zmienią kolor? Jakieś zielone, powinny być chyba, słuchajcie, żółte. Kotek, który sobie leży. Ma tutaj tylne łapki położone, chomik już jest cały różowy. Kotka też odłożę. No i czas na ostatnie pudełeczko. Tutaj, hops, 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 gdzie się to otwiera? Free Kitten. Powinniśmy uwolnić kotka jakiegoś. O, jaki piękny piasek różowy z drobinkami brokatu. Tutaj troszeczkę muszę poluzować, żeby... Widzicie, nie chce wyjść mi ten piasek. Jest bardzo mocno tak zbity. No ale musimy się dostać do środka. Widzę coś brokatowego! Wow, słuchajcie, co to będzie? Chyba użyję do tego tych moich dużych nożyczek. Co to takiego? Tu nie ma żadnego zwierzaka! Tutaj mamy jakąś taką brokatową, zobaczcie, zawieszkę. Tutaj coś jeszcze jest. Haczyki do zawieszania. To są chyba, słuchajcie, takie charmsy. A, czyli widzicie? W tej kuli akurat miałam tylko dwa małe zwierzaczki schowane, a mogą być również i trzy. To już, słuchajcie, jest niespodzianką. To są jakby takie torebeczki, coś takiego. Widzicie? Mnóstwo brokatu mam teraz na paluszkach. Ale fajnie wygląda. Możemy to włożyć tutaj w ten haczyk. Widzicie? I takiego charmsa, taką zawieszkę przypiąć albo do naszego zwierzaka, albo możemy to również przypiąć, wiecie gdzie? Nie wiem, do bransoletki, nasz naszyjnik jakiś. Kochani, szybciutko teraz dajcie mi znać na dole w komentarzu, jak Wam się podoba ta wielka kula niespodziankowa, jak Wam się podobają te malutkie słodziaczki. Widzicie, włosy już troszeczkę zjaśniały, no a chomik już teraz stał się cały różowy, no i teraz o wiele lepiej widać z tyłu te jego skrzydełka. Ja jeszcze zabiorę mojego dużego zwierzaka, mojego słodkiego chomiczka, bo spróbuję mu tutaj nałożyć, wiecie co, chyba... Tę ozdobę spróbujemy, co? Zapiąć, zobaczymy jak będzie wyglądać. O, w ten sposób. Wow, zobaczcie, trochę taki chomik gangster albo chomik raper, hip-hopowiec. Super to wygląda z tą S-ką na samym środku. Fajnie, podoba mi się. Ale słuchajcie, jeszcze okulary, okulary, o. No, no to teraz, zobaczcie. Prawdziwy złoty chomik. A przez te okulary oczywiście możemy sprawdzić różne tajemnicze znaki, które się kryją w takich różowych miejscach. No i spójrzcie tylko teraz przez różowe okulary. Widzicie? Tam pojawił się chomik oraz kotek. Gdzie jeszcze mamy takie miejsca? Tutaj na samej górze są jeszcze pochowane. Mówiłam Wam jeszcze na początku, że nasz chomik i w ogóle każdy zwierzak ten olbrzymi ma dołączone, wiecie co? Takie sznureczki i dzięki tym sznureczkom możemy sobie z takiego naszego petsa zrobić fajny plecak i po prostu tego zwierzaka zawsze ze sobą gdzieś tam nosić. Wystarczy, że przyłożymy tutaj paseczki, naciągniemy sobie odpowiednią długość. No i zobaczcie, mamy zrobioną torebeczkę czy też plecak, który możemy zawsze ze sobą nosić. Jako taki nasz gadżet do środka możemy sobie coś schować, gdy idziemy na przykład do koleżanki albo do babci na noc. No a w domu może to nam służyć jako skarbonka, ponieważ tutaj do środka możemy wkładać nasze pieniążki.
Jak Wam się podoba ten chomik? Czekam na Wasze opinie, kochani. Ja jestem zachwycona tą wielką kulą. Dostałam jeszcze jednego takiego wielkiego zwierzaczka. Zobaczcie, od mojej koleżanki. Jest to przysłodki króliczek. Również jest bardzo ogromny. No i słuchajcie, on również bardzo ładnie wygląda. Ja liczę na lajki z Waszej strony. Mam nadzieję, że dostanę mnóstwo kciuków do góry. Mam nadzieję również, że odezwiecie się na dole w komentarzu. Jeśli tak, jeżeli będzie 1000 lajków, to na pewno nagram dla Was jeszcze jeden odcinek, w którym to otwieram kulę LOL Surprise z serii czwartej, czyli I Spy. Kochani, do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam Was. Pa, pa!